Siła, no co my tu mamy? Ja pierdzielę. Zajebisty kawałek. Dobrze trafiło. Choć pogoda jest, wiecie, taka sobie. Przyciszę, żeby później nie wycięło mi kompletnie. Choć ja już wiecie, prawa autorskie u mnie. Zobaczcie, jak ciemno jest w ogóle, nie? Pogoda się tak zmieniła. Dzień dobry wszystkim. Mam nadzieję, że będziecie mieli piękny dzień. A muzyczka, ja już nie zważam na nią już bardzo długo. Zobaczcie, co ja dzisiaj mam, jakie prezenty. U mnie to wszystkie filmy na YouTubie to są zaznaczone na czerwono. Nie można monetyzować. Albo dwa razy w tygodniu przynajmniej zdarza się tak, że są w ogóle kompletnie zablokowane i po załadowaniu muszę zastąpić utwór. Więc ogólnie, słuchajcie, fajnie jest. Lecimy z tym. Miłego dnia wam. Miłej kabusi. Pozytywne wibracje od samego rana. Aj, aj, aj. Słuchajcie, co my mamy za dzisiaj, za dzień? Dla tych, co na YouTubie, to będzie piątek, piąteczek, piątunio. Wow, ale super. Wy to macie fajnie. A dla tych na TikToku to jest czwartek, także dopiero jutro piąteczek, słuchajcie. Nie martwcie się, to już jutro. Życzę wam wszystkim miłego dnia. I nie pracujcie zbyt ciężko, nie? Praca jest, wiecie, dla kogo. Yeah, lecimy z tym. Do zobaczenia za chwilę. Słuchajcie, zanim dojadę do pracy, bo oczywiście jak ostatnio nie mogę normalnie dojechać na czas, ja nie będę wstawał wcześniej. A kto mi za to zapłaci? No. Słuchajcie. Więc ogólnie chciałbym wam powiedzieć, że 6 lat temu miałem bardzo mocny wypadek samochodowy. Jeździłem jeszcze wtedy do Londynu. Przeprowadziliśmy się 8 lat temu do GoSport. I właśnie przyszło mi przypomnienie na Facebooku ze zdjęciami z tamtego wypadku. No powiem wam, że nawet teraz po czasie, jak oglądam ten samochód, to dalej się zastanawiam. Znaczy zastanawiam, się nie zastanawiam, raczej dochodzi do mnie taka świadomość, że miałem bardzo dużo szczęścia. I też wiem, że to był taki mój punkt zwrotny, jeżeli chodzi o podróżowanie tak daleko i naciąganie tych godzin pracy i, no, i stresowanie się tym wszystkim, słuchajcie. Ja zmieniłem całe życie, słuchajcie, po tym wypadku, nie? Całe życie. 6 lat temu. Mogłoby być tak, że 6 lat temu już by mnie nie było, słuchajcie. Ale to nie są żarty już teraz. No. Także Volvo uratowało mi życie. Trochę szczęścia. No i jestem. I cieszę się jeszcze. Jeszcze się cieszę. Także jestem super wdzięczny. Minęło 6 lat i dalej tu jestem. Nie? Z większymi, mniejszymi przygodami, ale jestem i to jest fajne, wiecie? To trzeba doceniać właśnie. Także życzę wam też takiego właśnie poczucia radości z życia, z każdego dnia, który macie, bo nigdy nie wiecie, słuchajcie. To może się zakończyć w każdym momencie, w różny sposób. To nie jest coś, co możecie zaplanować, ustalić, ustawić. Załatwić wszystkie sprawy, podpisać wszystkie dokumenty, zrobić ubezpieczenie na życie, zabezpieczyć rodzinę i tak dalej, i tak dalej. No jest to coś, co przychodzi po prostu. Więc
dopóki jesteśmy, dopóki jesteś ty, ja, to róbmy wszystko, aby korzystać z tego życia, które mamy najwięcej radości. Wyciskać soki po prostu. Tego wam życzę. A filmik, który przed chwilą wstawiłem na TikTonga, został zablokowany właśnie przez muzykę. A dopiero co o tym wspomniałem, nie? No nic, no to różne prawa, różne aplikacje i nic z tym nie zrobimy. Także życzę wam jeszcze raz miłego dnia i dużo, dużo pozytywnej energii. Ale byś zostawił tutaj. Co? Co zrobiłeś? Żeś mówię, umyłeś trochę tlapsów, ale na zewnątrz cały gnój zostawiłeś. No, przepraszam, nie chciałem. Nie znam się na robocie takiej. Słuchaj, może to MBM-kę byśmy rozumieli, te Volvo umyli. Nie? Ja chłoduję trochę umyłem, bo to trochę obbryzgał. Tak? No tam. No to moja wina pewnie, co? A nie wiem. Czemu? Słuchajcie, patio już bardziej czyste nie będzie. Znaczy, jakbyśmy jakąś tam super chemię zastosowali, to pewnie by dałoby się to nawet umyć do białego, nie? Ale my nie o to poproszeni zostaliśmy. Więc teraz tylko przemywa Kamil, co wiecie, tak żeby z tego stytu ostatecznego przeleciało. Poczekamy, niech przestanie mrzeć, nie? Bo nie chcemy tego robić w deszczu. Teraz zobaczymy, jak to pogodowo wygląda. Kurde. Pogodowo wygląda, że o 11 ma przestać mrzeć. Więc akurat do tego momentu ogarniemy całą resztę z przodu. I co? I job done. I ten, przesypiemy to. Mam 7 wiaderek. Ktoś, choć proszono mnie o 6, ale coś mam takie wrażenie, że i tak za dużo mam tych wiaderek. Bo te fugi, one nie są takie grube. Więc nie wiem, jedno wiaderko, drugie, trzecie, no czwarte, nie wiem. Zobaczymy. A może akurat jest. Wysypiemy gdzieś z boku. Zobaczymy. Wszystko będzie update na koniec, także... Tak to jest. A jest nasz sąsiad. To u niego kwiatki zostawiliśmy. Good morning. You living next door? You live next door. We just use your space, unfortunately. I knock your door. We move the flower pots. Don't worry. We will move them back today. You want just the flowers? Yes. Fine. So we will move them back end of the day. No problem at all. Thank you very much. Are you the boss? I'm the boss. Okay. Have a look at my... I took the picture of your van, so I take your number. Okay. In the future, I may have a work for you. Okay, yeah? No problem. Can I have a look at it? Dziadek, nie wiem, czy będzie chciał kiedyś to zrobić, czy bałagan straszny na tym ogrodzie. Raczej chciał z ciekawości chyba coś zagadać, być miły. Słuchaj, tam skansen jest na tym ogrodzie, nie? Tam nawet stary komputer stoi, jakbyś chciał. Tam jest wszystko, nie? Ale... Ja mu wczoraj pomagałem zarzucić do auta. Zapytał się, ile byśmy wzięli za wybetonowanie ogródka. Wybetonowanie ogródka? Jaką ma tam beton teraz w tym momencie? Jakaś szopka na środku stoi, nie wiadomo o co chodzi, nie? Rower, okno, komputer. Wszystko tam jest, człowieku. Hulajnoga. Ale wszystko jest rozebrane. Wszystko w jakichś takich częściach, nie? No nic. Był miły, zapytał. Odpowiedziałem mu. Okej, to dzwonię do siebie, jak ten, bo to nie teraz, to na później, kiedyś. Tak za 10 lat. Pomagałem podobnie zdjęcie, że zdjęcie co zrobi tego... Wana. A, no mówił, że zrobi. Aha, dobra. Chińczyk. Chińczycy dobrzy klienci. Chińczycy to lepiej nie. A powiem ci coś. Ona się sama nie domyśli, co? Ona się pytała, kiedy to jej zrobiła. No, nawet dwa razy się pytała. Trzy kawy, koleżanko. A tu zamknięte drzwi są. Ona nie usłyszy. Dobra, musimy jechać po kawę. Co za ludzie. Chcecie coś zobaczyć? Ja oglądam takiego gościa, nazywa się Rafik UK. On się zajmuje antenami i przełączeniami internetowymi, nie? W większości. To weźcie go tam, stagujcie, nie? I zapytajcie się, czy ta antena jest dobrze zamontowana. Tak to wygląda, nie? Zobaczcie z daleka, żebyście wiedzieli, gdzie wy jesteście, nie? Jest drzewo, jest płot,
są chaty, otwarta niby przestrzeń, nie? Ale ta antena tak jakby się trochę chowa, nie? No jak to jest możliwe, ty? Czy to w ogóle ma jakiś sens? Rafik, weź ogarnij to. To może te chińskie kanały to ściąga, co? Brawo, no. Brawo dla instalatora. Usterka, następna usterka odkryta. Hello? Przyjechaliśmy na kawę, wiecie? Nie mamy co robić, więc znalazłem nam zajęcie. Idziemy zobaczyć, jak wygląda knajpa. To jest bardzo fajna miejscówka ogólnie, jak jest ładna pogoda. Tutaj często przyjeżdżaliśmy maluszkami, tutaj. Otwarte to w ogóle? Co ty gadasz? Nie no, na kawę chyba musi być otwarte, tylko wejście pewnie jest... Teraz się ukaże, że zamknięte. Żartujesz. A do mnie jest 4:39. Jak? No, tam jest GoSport. Tam jest fajna knajpa na tej zielonej łódce ogólnie. A tu jest wieża w Portsmouth. Ktoś pewnie kojarzy, to kojarzy. Taka podróbka naszej wieży z Dubaju. Ale jest super. Tam można wejść do góry, tam też się kawy można napić. Tam jest nawet kawałek takiej szyby w podłodze. Dla fanatyków chodzenia po szklanej podłodze. To jest taka atrakcja, wiecie. No. Ale jest. Idziemy stąd chyba. To jest fajne, fajna miejscowa, ogólnie jakieś ciepło, ludzie siedzą, piją. Fajnie jest. Jedziemy dalej. Zamknięte. Patrzcie, jak tego to jest lotniskowiec. Dwa parkują. Fajnie jej widać po mojej stronie, bo ja wtedy widzę je w całej okazałości. A te zielone to jest wodny autobus między GoSport a Portsmouth właśnie. Musimy gdzieś znaleźć kawę teraz. Ha. Ktoś mi mówił, że te lotniskowce... Muszę drzwi otworzyć. No? Otwarty jest. Na pewno? No? Te lotniskowce to są tak dramatycznie zrobione, że to cud, że to pływa ogólnie. Słyszałem takie opinie. Słyszałem opinie od ludzi, którzy pracowali na tych lotniskowcach, jak je wykańczali w środku. To powiem ci, no angielski standard, nie? Także mają, pływa. Jeszcze nie utonęło, ale to już niedługo będzie się nadawało do... To zresztą za każdym razem, jak tu przypływa, to jest taki duży biały namiot, tak jak widzisz tam, nie? Mm-hmm. To często jest na przykład jeszcze więcej tego rozstawione, bo oni w trakcie jakiś maintenance potężny robią, żeby to utrzymać. Żeby no, to wiesz. Tak. Słyszałem, awaryjne są, tylko nie pamiętam, czy ten drugi jest. Awaryjne, jeszcze. Dwa są, to bliźniacze, one zostały wydane takie same, tylko tam chyba w okresie 2 lat. Który z nich jest mega awaryjny? A my tu wiemy, bo nielokalnie mieszkamy, słyszymy opowieści takie różne, pirackie. Mm-hmm. Eklerki? A my idziemy po kawę. A jeszcze lekarstwa wziąłem dla Adriana ze sklepu. Teraflu i jakiś Gripex. No, idziemy. Tak jak właśnie, że jakby trzymał to w ręku, to bym zdrowieje. Słuchaj, aktualnie jest godzina 5, chciałbym powiedzieć. Uh-huh. Mój zegarek się przestawił, nie wiadomo z jakiego powodu. Nie? A w samochodzie wiesz, którą mam godzinę? 21 na przykład jest. A jest 7 rano, nie? Zastanawiam się, jak to się w ogóle wydarzyło. I mój syn mówi, bo wiesz, bo ten czas w samochodzie nie był manipulowany i to jest prawdziwy czas, ten czas jest tutaj nieprawdziwy. I ja tak zrobiłem. Jakby ktoś mnie wybudził, stary. Dzięki. Gościu siedzi sam przy stole, to dołączymy do niego. Kamil, co robisz? Sprawdzam, czy dalej tam jesteście. Ładnie wyglądasz. Wiesz? Chcesz się zobaczyć, jak wygląda nasza praca? Takie tam robimy różne wynalazki. Zapraszam na YouTube'a. Rafał Budowlaniec. Codziennie nowy vlog. Ktoś chyba za mną szedł. Ja coś czuję, że Halloween się zbliża. Idziemy ten, zobaczyć, co tu się wydarzy za chwilę. Mamy specjalne wiadra, które wam pokazywałem. Będziemy to rozsypywać, rozgarniać.
po dwa woreczki w jednym opakowaniu. I co, zaczniemy od tamtej strony. Będziemy powoli sobie pyk, 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 pyk przesypywać, żeby te wszystkie dziury zasypać. I zaraz to się wszystko pięknie zmieni. Będzie jak nowe. Fuga będzie po pierwsze, słuchajcie. Bo tej fugi tu było brak. Albo po prostu było jakimś już piachem zarośnięta i tak dalej, jakieś resztki cementu były, więc będzie pięknie, będzie jak nowa. Że tyle. Lecimy z tym. Dobra, słuchajcie i zobaczcie, to jest taki materiał i w konsystencji to jest takie jakby piasek, ale on ma takie coś w sobie, wiecie, że się zaczyna lepić ogólnie, nie? No tak jakby cukier był dodany do tej zaprawy. Więc to jest ta właśnie żywica i jak to sobie przeschnie, to się utwardzi, zrobi się twarde, woda będzie dalej przenikała, będzie normalnie odpływała. Tamtą ci lecie? Super sprawa, powiem wam. Fajny materiał. Słuchajcie, dam wam coś do przesłuchania. Jak przetłumaczyć na język angielski frazę, którą wszyscy bardzo dobrze znamy, że tata przyniósł z pracy? No bo nie powiesz, że zajebał, bo nie wolno kraść. Ale jeszcze się chwaliło za bajtla, skąd masz tata przyniósł z pracy? Mój tata przyniósł z pracy, autentyk, bramę wjazdową. Taką dupną bramę 3x3 normalnie, bo sobie poszerzali parking na osiedlu. Administracja pozwoliła, że jak mieszkańcy sobie wybudują, bo coraz więcej aut było, to niech mają. Przyszedł komitet składkowy, czy ojciec by się nie złożył na parking. Ja nie jestem frajerem, nie będę się z wami składał. Ja wam przyniosę bramę. I kurwa przyniósł. Wiecie, kim był na tym zakładzie? Szefem ochrony. To państwowy zakład, to nie było ochrony, był komendant straży przemysłowej. Normalnie, mundur, giwera, chodził po zakładzie, patrzył, czy nie kradną. Jak funkcjonował ten zakład? Jak ten cały kraj funkcjonował? Że któregoś dnia szef ochrony pierdolnął bramę i nie było tematu. Po prostu któregoś dnia rano pracownicy... Tu nie było bramy? Gdzie przy wjeździe? Ale numer, słuchajcie, trafiłem to na to. Ale były takie czasy. Przyznajcie się bez bicia. Czy były takie osoby u was w domu? Każdy coś przynosił z pracy, nie? Zawsze się coś przyniosło z pracy. Ja już tego nie doświadczam, ale kojarzę tą historię. Pozdro. Mała poprawka z przodu, jesteśmy prawie gotowi. 12, słuchajcie. Ktoś tu jedzie. I'm going there. No. Gościu telefon w ręku, wyjeżdża z parkingu. Dobra. Idziemy, pokażę wam, jak to wygląda już z tyłu, bo wygląda już dobrze. Dobra, słuchajcie, tak to wygląda. Przemiecione. No i co? Jeszcze raz będzie takie przejście, sprawdzenie, czy wszystko jest cacy. I fuga zasypana tym tworzywem. Poszło tutaj 3,5 wiadra z 7. Także za dużo mamy wiaderek. Resztę nie wiem, co z nim zrobię. No, nie będę jeździł i oddawał, chyba że po drodze będę gdzieś jechał, to wtedy oddam. Poza tym ogródek będzie ogarnięty, pani będzie zadowolona. Fuga jest uzupełniona. Jak robiłem tym pierwszy raz, to nie miałem takiego zaufania. To naprawdę robi robotę. I to, że jeszcze to siluje te slapy, nie? Tak. Ma taki kołcik. No, no, także... Słuchajcie, już przód też ogarnięty, szopka skręcona. Zostaje tylko przestawienie z powrotem tych kwiatków. Ktoś robił zdjęcia? Ja robiłem... Ja mam tym, a ja mam tu. Dobra, no to tak mniej więcej babci poustawiamy. Resztę zrobi sobie sama, nie? Tu je pod ziemi wszystkie ustawimy, o. Żeby miała blisko do podlewania. Dobra, słuchajcie, to i taki dzień, super dzień, robota super, zrobiona, pięknie to wygląda, tak samo jak z tyłu, także super, dzień zaliczony. Dobra, ostatnia nagrywka, jeszcze jedno krzesło, tak? Wjeżdża, to tylko trzy były. O. I tyle, no i ogródek wrócił do stanu sprzed roboty, poukładaliśmy wszystko tak jak było, według zdjęcia, także pani to nawet może nie zauważy różnicy. Powiem sobie, że się tu w ogóle zrobili przez ostatnie dwa dni. Kawę pili. Wydaje mi się, że jeszcze jedno krzesło było. Nie wiem, czy mi się tylko wydaje, będę musiał wrócić do filmu wcześniej chyba. No nie ma tu krzesła. Dziwne, zjawiskowe. Chyba, że sąsiad sobie pożyczył.
Nie wiem, nie pamiętam. Tak czy siak, to jest ogarnięte, idę do niej do tyłu zapukać, powiedzieć jej, że zrobione i żegnamy się. Ja z wami się pożegnam w aucie. Dobra, słuchajcie, pożegnamy się, bo wczoraj też telefon do mnie zatelefonował i zapomniałem się pożegnać. Przepraszam. Ale zadam wam pytanie takie na koniec odcinka. Czy ktoś coś zauważył? Jak zauważyłeś, zauważyłaś, napisz w komentarzu. A ja pozdrawiam was gorąco i życzę pięknego popołudnia, miłego dnia, świetnego wieczoru. Pozdrawiam. Cześć, cześć.